Lewa strona równania jest sumą kilku początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. Oblicz x. Ponieważ lewa strona równania jest sumą ciągu arytmetycznego, wykorzystamy wzór na sumę ciągu arytmetycznego, na sumę n początkowych wyrazów, czyli mamy wyraz pierwszy plus wyraz ostatni przez 2 razy n. W tym wzorze znamy Sn, znamy pierwszy wyraz, niestety nie znamy wyrazu ostatniego, jest to nasz x i nie wiemy, ile takich wyrazów jest. Więc wykorzystamy jeszcze wzór na nty wyraz ciągu arytmetycznego, czyli to jest a1 plus n minus 1 razy r. I proponuję, aby pod an podstawić to wyrażenie. W ten sposób pozbędziemy się niewiadomej an i zostanie tylko niewiadoma n. Więc podstawmy. Sn to będzie a1 plus. Za an wstawiamy całe to wyrażenie. No to jeszcze możemy ewentualnie tutaj uprościć i podstawmy od razu nasze dane. Aha, widzimy, że jeszcze brakuje nam r, nie mamy różnicy tego ciągu, ale łatwo ją policzyć. To są kolejne wyrazy ciągu, czyli to jest nasz wyraz pierwszy, to jest wyraz drugi, to jest wyraz trzeci i tak dalej, to jest wyraz nty. Więc aby policzyć różnicę tego ciągu, wystarczy na przykład od wyrazu drugiego odjąć wyraz pierwszy, czyli od piątki odejmujemy wyraz pierwszy, czyli minus 6. Minus i minus dają nam plus, czyli mamy 11. Podstawiamy dane. Nasze Sn wynosi 435. W liczniku mamy 2 razy a1. A1 to było minus 6, czyli mamy 2 razy minus 6. Nawias przepisujemy, bo n nie znamy. I nasze r to było 11. Całość dzielimy na 2 i mnożymy przez n. Proponuję, aby pozbyć się tej dwójki na początek, czyli mnożymy całość przez 2. Możemy to zapisać jako 2 razy 435, bo tej dwójki za chwilkę będziemy i tak się pozbywać. Pamiętamy, że jeżeli pozbyliśmy się tej dwójki, to przez n mnożymy cały licznik, więc cały licznik dajemy w nawias. 2 razy minus 6 to jest minus 12. Tu opuśćmy nawiasy, czyli mamy plus 11n minus 11 i razy n. To przepiszmy. I teraz wydziałajmy z nawiasu, czyli mamy minus 23 i plus 11n i całość mnożymy przez n. Jednak widzimy, że tutaj współczynniki nie są podzielne przez 2, więc możemy już to wydziałać. Czyli mamy tutaj po lewej stronie 870, a po prawej stronie będzie minus 23n i plus 11n kwadrat. Dostaliśmy równanie kwadratowe, więc przenieśmy wszystko na jedną stronę i poukładajmy od razu od najwyższej potęgi. Czyli ja przeniosę to na prawo, czyli po lewej mi zostanie 0. Teraz w najwyższej potędze mam 11n kwadrat. Później będzie minus 23n i 870 po przeniesieniu na prawą stronę da nam minus 870. Rozwiążmy to równanie, czyli obliczmy deltę. To jest b kwadrat minus 4ac. Podstawmy nasze dane, czyli mamy minus 23 do kwadratu, minus 4 razy 11 i razy minus 870. Czyli delta wynosi 529, minus i minus daje nam plus i mamy 44 razy 870, mamy 38 280. Dodajmy te liczby do siebie, 38 809, i teraz policzmy pierwiastek z delty. To nam daje 197. Ponieważ delta jest dodatnia, mamy dwa rozwiązania. Pamiętamy, że zmienną jest n, czyli mamy n1 minus b to będzie 23,
minus pierwiastek z delta to 197 przez 2a, czyli 2 razy 11 to będzie 22, czyli n1 wynosi 174 na minusie przez 22. Nie jest to na pewno liczba naturalna, a nasze n muszą być liczbami naturalnymi, więc możemy tu zapisać sprzeczność i policzymy n2. Czyli mamy minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli mamy 23 plus 197 przez 22, co nam daje 220 przez 22, czyli 10. W zadaniu mieliśmy policzyć x. Widzimy, że x jest n tym wyrazem tego ciągu, czyli możemy policzyć teraz an, bo już wiemy, że nasze n wynosi 10, czyli pod n będziemy podstawiać 10. Więc policzmy. X to jest inaczej a10, czyli to jest a1. Za n wstawiamy dziesiątkę, czyli 10 minus 1 to jest 9r. Więc podstawmy nasze dane. Pierwszy wyraz wynosił minus 6, a nasze r wynosiło 11. Czyli mamy minus 6 plus 99, co nam daje 93.